wymyślimy taki tytuł Wygraj dzięki chmurze, czyli jak maksymalnie wykorzystać potencjał AWS-a. Dobra, no to zaczynajmy. O czym będę mówił? Będę mówił o swoich początkach, które być może przypominają też wasze początki, jeśli już zaczynaliście. O takim swoim pierwszym wrażeniu, które można sobie wyrobić na początku przygody z AWS. Potem postaram się podać przykłady konkretnych rozwiązań, architektur, jak można podejść do rozwiązania konkretnych problemów na AWS-ie. I na koniec parę takich już bardzo przyziemnych, technicznych rad odnośnie korzystania z AWS-a na co dzień. Więc okej. Przychodzi taki moment, kiedy decydujemy się, że idziemy w AWS-a, chcemy go wykorzystać w projekcie. No i tak logujemy się i naszym oczom ukazuje się to. 46 usług, naliczyłem jeszcze kilka dni temu, jak robiłem prezentację. Wczoraj, jak ją update'owałem o 6, było też 46, ale już się stała nieaktualna, bo w międzyczasie doszło parę kolejnych. Wczoraj wieczorem ogłosili, że doszedł między innymi Elasticsearch jako serwis, także parę fajnych rzeczy. Także to pokazuje jedno, że to też bardzo szybko się rozwija i ciężko jest nadążyć. Tych usług jest dużo, ich jakby nazwy nie mówią tak naprawdę o tym, czego można się po nich spodziewać. Dokumentacja jest zawiła i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, żeby się nie poddawać. I można by powiedzieć, że najprościej, jak się w tym połapać, to no, po prostu wiedzieć, który, że tak powiem, knefel jest do czego i który knefel spowoduje to, że będziemy gdzieś tam polecimy w dobrą stronę, a który to, że spadniemy i rozbijemy się, tak? Ale zanim sobie zadamy pytanie, jaki knefel jest do czego, to trzeba się tak naprawdę zastanowić, co my budujemy i czego oczekujemy od naszego, w tym wypadku, dostawcy chmury, tak? I od naszej architektury. Bo priorytety mogą być różne. Możemy chcieć, wdrożyć aplikację szybko, jak najszybciej, bo klientowi na tym zależy, tak? Możemy chcieć optymalizować koszty, możemy chcieć uniknąć uzależnienia od dostawcy chmury. Może być też ważna wysoka wydajność, skalowalność, albo też koszt wytworzenia softu. Także musimy sobie zadać kilka pytań i na coś się zdecydować. Oczywiście zawsze jest tak, że klient mówi nam, że ok, ja chcę mieć to wszystko, że tak naprawdę nie chcę z niczego rezygnować, ale to wydaje mi się, że nie tędy droga i trzeba się zastanowić, na czym tak naprawdę nam zależy w pierwszej kolejności. I bazując na tych pytaniach, teraz postaram się podać takie trzy życiowe przykłady, które kładą nacisk na różne z tych aspektów, więc na początek wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas startup i budujemy MVP aplikacji społecznościowej, czyli takie coś, co trzeba szybko wdrożyć, sprawdzić, czy użytkownicy tego używają, a potem być może rozwijać, a być może spuścić do kosza. Także klientowi zależy na bardzo krótkim czasie jakby dostarczania aplikacji. Nie chce za to dużo płacić, fajnie jakby się skalowało i fajnie jakby development nie kosztował długo. A vendor lock-in, jeśli to spowoduje przywiązanie się do konkretnego dostawcy, to nic nie szkodzi, bo być może i tak to wyrzucimy za miesiąc czy dwa. Także jakby to mogło wyglądać w takim przypadku? Wiadomo, najczęściej budujemy single page applications, tak? Więc generalnie HTML, CSS, to wszystko, co jakby nam odpowiada za całą stronę, możemy wrzucić na S3. S3 generalnie to jest storage plikowy, tak? To wszyscy pewnie używali. Ale co ciekawe, można tam też hostować statyczne stronki, więc jeśli nasza strona jest statyczna, możemy ją tam wrzucić i po prostu będzie działać, tak? Nie potrzebujemy żadnych serwerów, nic w ten deseń. Wiadomo, że aplikacja nie może być tak w 100% statyczna, więc pewnie będzie potrzebne jakieś API, jakiś backend do niej, tak? Czyli załadowaliśmy HTML, CSS do przeglądarki, no i przeglądarka będzie sobie robić jakieś wywołania do API. Jak najszybciej takie API zrobić na AWS-ie, a no właśnie na przykład wykorzystać API Gateway, w którym bardzo szybko, prosto można sobie takie API restowe wyklikać, dosłownie mówię wyklikać,
bez żadnego developmentu. A bardzo dobrze z tym API Gateway integruje się AWS Lambda, która pozwala nam na uruchamianie naszego kodu jakby w odpowiedzi na wywołanie tego API. Więc mamy swój kod, uploadujemy go do Lambdy, podpinamy po API Gateway i działa. Żadnych serwerów. A ten kod może już, czy pewnie najczęściej będzie potrzebował jakiejś bazy danych, tak? Więc idąc dalej tą ścieżką, że nie potrzebujemy żadnych serwerów, możemy wykorzystać DynamoDB, która jest też taką bazą jakby opartą, czy hostowaną przez AWS-a, jest to baza danych jako serwis. A może nawet nie potrzebujemy takiego API, może po prostu bezpośrednio z JavaScriptu, z przeglądarki moglibyśmy uderzać do DynamoDB. Tak też można robić. AWS dostarcza JavaScriptowe SDK, które pozwala nam takie dziwne rzeczy robić. Mówię dziwne, ale być może to jest najszybszy sposób do zrobienia jakiegoś tam CRUDA, prawda? Więc podsumowując, wydaje mi się, że zaletą takiej architektury jest to, że nie musimy utrzymywać żadnych serwerów, że bardzo szybko możemy to wdrożyć. No a wadą oczywiście to, że mocno się do tych usług przywiązujemy. No i też do pewnego momentu jest to tanie, ale może być tak, że jeśli ruch na naszej stronie jest już duży, to z powodu jakby tego, jak pricing tych usług jest skonstruowany, to możemy płacić dużo, bo na przykład AWS Lambda nas rozlicza za ilość requestów, więc jeśli tych requestów będzie dużo, zapłacimy również dużo. Także to są jakby takie wady i zalety tego rozwiązania. Jakieś szybkie pytanka może od Was? Dokładnie. Ty uderzasz do restowego API, to generuje jakiś tam event, a Lambda dostaje ten event, tak, że ktoś wywołał API z takim parametrem i właśnie potem tą Lambdę konfigurujesz tak, że ona uruchamia twój kod jakby w odpowiedzi na ten event. Więc generalnie tak, uploadujesz kod, który działa gdzieś tam w odpowiedzi na jakiś event. Dobra. Także to by było na tyle o tym przykładzie. Scenariusz drugi. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś już witrynę e-commerce, która już tam jakiś całkiem spory ruch obsługuje. No i jej właściciel ma duże aspiracje, chciałby, żeby to się stał biznes globalny, tak? Czyli chciałby, żeby ta aplikacja się bardzo dobrze skalowała, ale nie chciałby płacić dużo za wytworzenie i utrzymanie tego softu. Wydajność też jest ważna, vendor lock-in, no też jest akceptowalny, że jeśli to będzie tanie, to może się do tego dostawcy, czyli AWS-a przywiązać, nie jest to problem. Jakby to mogło wyglądać w tym przypadku? Na początek na pewno będzie potrzebna jakaś domena, tak? Czyli usługa Route53 to jest właśnie, w skrócie mówiąc, jakby serwer DNS hostowany przez AWS-a, więc jeśli mamy to gotowe, używamy, tak? Statyczne pliki, to tak samo korzystamy ze S3, nie bawimy się w swoje rozwiązania, ale już podpinamy CloudFront, czyli CDN od Amazona. Daje nam to, że użytkownicy na całym świecie będą mogli pobierać te statyczne dane jakby z tą samą prędkością. Wywołanie API. Tutaj jest taka dość duża różnica w stosunku do poprzedniego przykładu, ponieważ no już nie wykorzystujemy Lambdy. Ten ruch jest na tyle duży, że bardziej nam się opłaca postawić swoje instancje i tam obsługiwać cały ruch. Więc ok, mamy instancję, mamy load balancer, ale generalnie dalej jakby chcąc minimalizować koszty developmentu, do jakby postawienia całego tego środowiska wykorzystujemy również gotową usługę Elastic Beanstalk, który generalnie daje nam to, że mamy jakiś tam artefakt z naszą aplikacją, a jemu każemy, tak, zdeployuje nam to, a to wszystko dzieje się pod spodem. Stawia się load balancer, stawiają się maszyny i cały ten, że tak powiem, boilerplate z tym związany. Także to mamy, będziemy potrzebować jeszcze bazy danych, pewnie relacyjnej, więc tutaj może nam z pomocą przyjść usługa RDS, która obsługuje wszystkie najpopularniejsze silniki baz danych, plus
jakby z out of the box daje nam backupy, replikacje, update'y, migracje i tak dalej. Migracje może nie, ale te wszystkie rzeczy nam daje i nie musimy się tym zajmować. Co jeszcze? Wydaje mi się, że jeszcze ważny aspekt to monitoring. Tutaj też jest gotowa usługa CloudWatch i tam będziemy pchać różne informacje związane z tym, jak nasza aplikacja działa, między innymi logi. Jak wiadomo, te instancje w chmurze nie żyją długo, więc logi jakby pchamy do CloudWatcha. Tutaj właśnie jeszcze a propos tego Elasticsearcha, tutaj wydaje mi się, że fajna rzecz, bo CloudWatch jest taki dość toporny, ale od wczoraj jest możliwość forwardowania tych logów do Elasticsearcha i tam z tego co wiem jest właśnie też Logstash i Kibana, więc bardzo fajna rzecz. Jeszcze się nie zdążyłem tym pobawić, ale muszę to zrobić. Także podsumowując tego case'a, tutaj jakby korzyść jest taka, że utrzymujemy swoje instancje, więc już jakby jest to sporo taniej niż w przypadku Lambdy, bo wiemy dokładnie ile zapłacimy, bo mamy na przykład dwie instancje, płacimy za czas ich pracy, tak? Druga rzecz jest taka, że ciągle raczej staramy się korzystać z gotowych usług. Tutaj właściwie wszystko z takich rzeczy DevOpsowych jest gotowe, ale jednocześnie mamy taką elastyczność, ponieważ wiadomo, mamy swoje instancje, możemy tam robić co nam się podoba. Także płynnie przejdę do trzeciego przykładu. To już jest aplikacja, która, że tak powiem, jest globalna, ma miliony użytkowników, więc w tym przypadku krytyczny jest koszt, bo żeby obsłużyć ogromny ruch, wiadomo, trzeba całkiem dużo tych zasobów mieć. Koszt wytworzenia i utrzymania softu też tutaj jest bardzo ważny. Vendor lock-in w odróżnieniu od poprzednich przykładów również, bo być może właściciel tej aplikacji będzie chciał właśnie chcąc obniżyć koszty, przemigrować się do innego dostawcy, więc tutaj już będziemy na to uważać, tak? Skalowalność również ważna, wydajność też. Time to market już niekoniecznie, bo to już jest jakaś tam wyrobiona marka, więc te feature'ki nie muszą tak szybko wchodzić. No i w takim wypadku znowu RUT 53, znowu gotowa usługa. Tutaj taka uwaga właśnie, że niektóre z tych usług, jakby patrząc na tych wielkich graczy na rynku, na przykład Netflix czy Dropbox, mówię o serwisach, które korzystają z AWS-a. Niektóre usługi są używane jakby niezależnie od wielkości, tak? Czyli mimo to, że są to ogromne aplikacje, to dalej się opłaca iść w gotowe usługi, a nie robić swoje, tak? Właśnie między innymi RUT 53. Właściwie z S3 jest dokładnie ta sama historia i CloudFront dalej idziemy w gotowe usługi. Co dalej? Tutaj już się troszeczkę zmieni. Jakieś tam API, tak? Pierwsze od czego zaczynamy to VPC. VPC to jest taki nasz własny wyizolowany kawałek w chmurze, w którym mamy swoją własną przestrzeń adresową, jeśli chodzi o sieć. Możemy definiować swoje reguły security, co się może z czym łączyć, co nie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jakby bardziej dbamy o bezpieczeństwo, o izolację naszego środowiska, więc korzystamy z usługi VPC. A w środku dokładnie ta sama historia, load balancer, nie, właściwie ciężko znaleźć przypadek, kiedy będziemy chcieli stawiać swój, warto skorzystać z Elastic Load Balancera, który jest gotowy na AWS-ie jako usługa. Autoscaling, czyli grupy autoskalujące, które będą nam dbały o to, żeby instancje były włączone, żeby ich ilość była odpowiednia, żeby się ta ilość zmieniała w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebujemy. I te grupy autoskalujące będą nam stawiały instancje. Ale tutaj różnica jest już taka, że raczej wydaje mi się, że nie korzystamy z gotowych usług, tylko rozwiązujemy na tyle specyficzne problemy, że te mechanizmy deploymentu jakby i tak dalej robimy już sami, tak? Że mamy swoje instancje na AWS-ie, z których korzystamy i wykorzystujemy je już do naszych customowych potrzeb, tak? Czyli bazę danych stawiamy raczej sami, bo tak jest lepiej i taniej, cache, backend, tak samo, ta sama historia. No i to właśnie widać, że już coraz bardziej chcemy się uniezależniać, tak? Że coraz więcej rzeczy robimy sami, ale
niektóre usługi dalej są dla nas opłacalne, mimo że skala tego, co robimy, jest już bardzo duża. No i tak płynnie przechodząc do kilku takich rad, które wydaje mi się, że są dobre i warto się nimi kierować, to że zawsze, kiedy przychodzi nam na myśl, żeby zrobić coś swojego, to trzeba się zastanowić, czy to już nie jest gotowe, bo najprawdopodobniej nie zrobimy tego lepiej ani taniej. Szczególnie właśnie te cztery, które są tutaj wymienione, są używane również przez tych największych graczy na rynku. Co jeszcze? Ważna rzecz, że na AWS-ie nie da się ustalić maksymalnego jakby progu kosztów, który jesteśmy w stanie ponieść. Tak, nie da się. Na Azure, z tego co wiem, się da ustalić jakiś tam limit? Też się nie da? Aha, można ustawić zero. Dobra. Także trzeba wszystko kalkulować, jeśli nie chcemy się budzić z ręką w nocniku. Jest taki prosty kalkulator, gdzie możemy sobie zawsze wejść, wyklikać wszystkie resursy, on nam tam wszystko ładnie policzy. Na CloudWatchu możemy ustawić alarm, który nam powie, że zawsze, kiedy nasze wydatki przekroczą jakiś próg, to my dostaniemy powiadomienie. Ostatnio doszły dwa nowe feature'ki, budgets i forecast, które jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale generalnie to jest jakieś takie bardziej zaawansowane planowanie wydatków, budżetowanie i tak dalej. To na pewno się przyda. Znaczy, no tak, to było zawsze generalnie. A to co doszło teraz, to że widzisz, ile zapłacisz na koniec miesiąca. To też się, tego kiedyś nie było. Dobra. Limity, więc z jakichś powodów AWS z defaulta nie daje nam możliwości wykorzystania tylu resursów, ile byśmy chcieli, więc narzucone są takie limity. Na każdą z usług są narzucone limity. I żeby te limity zmienić, trzeba napisać do supportu. Więc na to trzeba uważać. Gdy planujemy jakieś grubsze zabawy, trzeba sobie wcześniej to podwórko przygotować. Jeśli chodzi o credentiale, gdy tam wejdziemy sobie w Identity and Access Management, możemy sobie wygenerować parę Access Key, Secret Key. To pewnie jak się bawiliście, to wiecie. Ale generalnie powinniście tego unikać i zawsze, kiedy możecie użyć zamiast tego Instance Profiles, róbcie to. Instance Profile to jest generalnie taki mechanizm, który pozwala nadawać uprawnienia instancjom, a nie jakby credentialom, tak? Także zawsze, kiedy coś jest uruchomione na AWS-ie, jakby możemy dać uprawnienia konkretnej maszynie. Także dzięki temu nie musimy komitować żadnych credentiali do kodu, bo może się to skończyć źle. Tak jak tam wkleiłem linka, ostatnio była taka ciekawa historia, pewnie słyszeliście, że ktoś zakomitował sobie to do repo, które się okazało, że potem było publiczne, no boty już czekały na taką sytuację i postawiły mu tę kopalnię bitcoinów. Także tego nie róbcie. Dobra, kolejna rzecz to jest support. Więc jak zakładamy nowe konto, mamy ten plan basic, tylko problem jest taki, że zawsze wtedy, kiedy coś pójdzie źle, a na pewno pójdzie, na pewno coś będzie źle, to będziemy chcieli napisać do supportu, ale ten plan basic na to nie pozwala. On pozwala tylko sobie tam zwiększyć limity i parę jeszcze innych rzeczy, ale nie ma możliwości zgłoszenia case'a do supportu. Także jeśli planujecie coś poważnego na AWS-ie i przewidujecie, że coś może pójść źle, a mówię wam z doświadczenia, że na pewno coś będzie źle, to wykupcie sobie ten przynajmniej ten plan developer. Dobra, to płynnie przechodzę do podsumowania, czyli generalnie jak miałbym podsumować to wszystko, to wydaje mi się, że zawsze trzeba sobie zadać parę pytań na początku, co tak naprawdę robimy, po to właśnie, żeby wiedzieć, który knefel może nam się przydać do jakiej rzeczy. No i druga rzecz, to ważne chyba jest też to, że zawsze starajmy się używać gotowych serwisów, bo tak jak mówiłem, prawdopodobieństwo, że zrobimy coś sami lepiej, taniej, szybciej, jest małe. A wydaje mi się, że gdy już użyjemy tej gotowej usługi,
to potem zawsze możemy z niej zrezygnować i zrobić coś swojego, prawda? To raczej nie jest jakieś kosztowne. Co my generalnie robiliśmy w FPS z AWS-em? Jeśli dobrze naliczyłem, to już 7 projektów, także jakieś tam doświadczenia mamy. Są 2 szkolenia, możecie się zapisać. Są jeszcze wolne miejsca na Architectural Kata, z tego co wiem. I jeszcze, jakbyście chcieli jakieś dodatkowe informacje, możecie wbić na Slacka, na kanał na Slacku, tam taka nasza mini społeczność AWS-owa sobie dyskutuje. Także zapraszam.